Zium. Witam wszystkich, tu Hikomikos i dzisiaj pokażę wam rozpakowywanie czego? No, zacznijmy może od tego. Mam tu Ultra Pro Pokémon Pro Dual Deck Box. Jest to specjalne pudełko, które pomieści dwie talie, łącznie pomieści 120 kart w koszulkach Ultra Pro. Można oddzielać karty pomiędzy dwie strony, dwie części. Dodatkowo są przegródki specjalne. I inny kolor dostępny. Zobaczymy. To jest białe pudełko. Więc czas zacząć. Gdzie jest nożyk? Tutaj. Jakie mam teraz te powiedz? Tu jest folia. Rozetnijmy. Zamknę to okno, bo jakieś krzyki tu. Z dworu dochodzą. Nie wiadomo co to jest. Bardzo ładnie wygląda górna część. Jest tu również typ smoka. Fajnie. To jest góra, tak? Czy nie? Fajny pokeball. Na zdjęciu to wyglądało tak. Więc otwieramy. Zaczep na rzepy. I w środku wygląda to następująco. Tu mamy przegródkę białą. Oraz właściwie to czarną i białą. Tu możemy położyć jedną część kart. Tu natomiast drugą. Sprawdźmy w takim razie. Przykładowo 60 kart w folijce. Tutaj jakieś karty luzem. Możemy je oddzielić sobie na przykład na połowę. W zależności od tego, co chcemy. Tak samo tutaj. I cyk. W ten sposób się o to zamyka. Jeszcze raz. Cyk. I zaczep na rzepy. Bardzo fajne pudełko, elegancko wykonane, solidny materiał. Polecam. Jeśli ktoś chce sobie kupić takie na karty. No i to by było tyle. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmie. Kliknijcie gdzie? Subskrybuj, gdzie można indziej kliknąć. No ewentualnie możecie kliknąć krzyżyk, czyli zamknij okno, jeśli nie możecie patrzeć na moje filmiki. Dobra, to tyle. Na razie. Cześć. Tu.